Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny. Ewangelia na środę 7 listopada 2018 roku. Święty Łukasz tak pisze. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Kochani, w tym fragmencie, dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jak motto powtarza się Jezusowe stwierdzenie, nie może być moim uczniem. I Pan Jezus podaje w swojej wypowiedzi warunki, które trzeba spełnić, aby być Jego uczniem. Pierwszy warunek to oczywiście po przyjściu do Pana Jezusa wolność od wszelkich relacji. Może nas bulwersować to sformułowanie mieć w nienawiści ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry, nadto i siebie samego. To sformułowanie podkreśla pierwszeństwo Pana Boga. Można by powiedzieć, że tutaj jest to negatywna wersja przykazania Boga, miłości Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. To przykazanie, główne przykazanie starotestamentalne i nowotestamentalne, tutaj jest oddane w wersji negatywnej, czyli nie będziesz miłował ani ojca, ani matki, ani żony, ani dzieci, ani braci i sióstr, a nawet siebie samego bardziej niż Pana Boga. I na tym trzebałoby się skupić, tak? To jest pierwszy etap, mieć w nienawiści, to jest pierwszy etap, uwolnić się duchowo od tych relacji zależności. Czy to jest możliwe dla ludzi żyjących w świecie? Myślę, że na szczęście Ewangelia ma wiele także innych momentów. Czci ojca swego i matkę swoją, to przykazanie starotestamentalne. Zachowanie samego Pana Jezusa, który czcił swoją matkę, szanował ją bardzo, tak? Przecież to jej powierza swojej matce, powierza Kościół, a nie na przykład swoim uczniom tylko i wyłącznie. Tak więc tutaj patrzmy na te wezwanie w takim sensie, że musimy sobie, idąc drogą za Panem Jezusem, stając się Jego uczniami, naśladując Go, musimy sobie stawiać pytanie, czy nie ma takich ludzi, włącznie z nami samymi, którzy przesłaniają nam Pana Jezusa. Którzy przesłaniają. Ja myślę, że to służy także dobru naszych rodziców, współmałżonków, dzieci, rodzeństwa. Jeśli człowiek kocha kogoś bardziej niż Pana Boga, to go skrzywdzi. Niejednokrotnie już tak w życiu sam się przekonałem, że jeśli człowiek stawia na siebie bardziej niż na przykład na Pana Boga,
to siebie samego krzywdzi. Jeśli dziecko, jeśli współmałżonek jest kimś ważniejszym niż Pan Bóg, to się nie tylko siebie i Pana Boga, ale także tego, kogo się bałwochwalczo kocha, też się krzywdzi. Też się krzywdzi. Drugi raz nie może być moim uczniem pojawia się po krótkim stwierdzeniu, kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bardzo ważne w tym sformułowaniu jest dźwigać swój krzyż. Dźwigać swój krzyż. Kochani, dźwigać swój krzyż to oznacza odczytać najpierw moje powołanie. Człowiek wie, co jest jego krzyżem, czyli negatywnym wymiarem jego powołania. Całe nasze życie należy do Pana Boga i całym naszym życiem wziemy do Pana Boga, tak? Człowiek wie, co jest jego krzyżem tylko wtedy, jeśli wie, co jest jego powołaniem. Myślę, że to jest właśnie to powiedziane, iść za Jezusem, tak? Iść za Jezusem. To jest tutaj zawarte w tym sformułowaniu, to wezwanie do odkrycia swojego powołania. Kochani, każda droga małżeńska, kapłańska, życia konsekrowanego, życia samotnego, każda droga zawiera w sobie także ten element negatywny, każde powołanie, element negatywny, czyli krzyż, tak? Czyli krzyż. Czy mamy pragnąć krzyża? Jezus w Ogrodzie Oliwnym mówi do Boga: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Nie moja, ale Twoja wola, ale wcale nie pragnie krzyża. Niektórzy uważają, że Pan Jezus, ja już mówiłem to kiedyś w jakimś rozważaniu, że Pan Jezus zbawił nas przez cierpienie. To nieprawda. Pan Jezus zbawił nas przez miłość i ta miłość była tak ogromna, że mimo, że lękał się cierpienia, to pozwolił Panu Bogu zmiażdżyć się i nam, zmiażdżyć się grzechem, zmiażdżyć się cierpieniem, ale dlatego, że nas kochał. To, co fundamentalne w Panu Jezusie, to miłość. Wiesz, Bóg jest miłością, tak? Jezus, Syn Boży, jest miłością i zbawił nas miłością, która nie lęka się także cierpienia, jeśli trzeba. Ale jeśli trzeba, jeśli to możliwe, mówi Jezus, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, a Twoja wola. I tak samo my, idąc za Jezusem, odkrywając nasze powołanie, będziemy spotkali takie momenty w naszym życiu, kiedy będzie krzyż. Kiedy będzie ciężar. I wtedy mamy prawo mówić: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. I tyle. I zróbmy to, co Pan Bóg pozwoli nam zrobić. Zróbmy to i żyjmy tak, jak Pan Bóg nam na to pozwoli. I trzeci raz sformułowanie o że nie może być moim uczniem pojawia się w kontekście historii człowieka budującego dom i króla idącego na wojnę. Tak? To są te dwa obrazy kolejne. Ktoś chce budować dom, zakłada fundament, nie ma na wykończenie, się z niego śmieją. Król chce prowadzić wojnę, widzi większego przeciwnika, liczy szable, tak? Liczy żołnierzy i podejmuje decyzję. Otóż nie może być uczniem Pana Jezusa ktoś, kto nie podchodzi realnie do życia. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, pierwszy raz wolność od tego, żeby ktoś był ważniejszy niż Bóg, pierwszy raz. Drugi raz zdecydowanie się na plusy i minusy, na koszenie drogą powołania, na plusy i minusy naszej drogi do Pana Boga. A trzeci raz ogromny realizm. Pan Bóg chce, żebyśmy w tej drodze za Nim byli realistami. Na co Cię stać? Na jaki dom, tak? Jakie fundamenty masz wykopać? Czasami obiecujemy Panu Bogu, Bóg wie co. Czasami spotykam ludzi, którzy obiecują Panu Bogu, nie wiem, tajemnicę szczęścia, nowennę pompejańską, kilka litanii, to uzbiera się do kilku godzin i dobrze, wszystko jest dobrze, póki człowiek jest stabilny, ale przychodzi choroba na przykład, przychodzi coś innego i ludzie panikują, bo nie mają siły, żeby to zrobić, przyjeżdża rodzina, przyjeżdżają wnuki. Trzeba zastanowić się, jaki gmach Pan Bóg chce, żebyśmy mu dali, tak? Jaką wojnę chce, żebyśmy stoczyli Pan Bóg? Prośmy o taki zdrowy rozsądek przy pełnym zaufaniu do Bożej mocy i do Bożej łaski, przy pełnym zaufaniu do Bożego prowadzenia i przy takiej wolności w relacjach z sobą, samym innymi.
Niech Boże błogosławieństwo pozwoli nam przyjąć tę Ewangelię o uczniostwie, tak? Czyli o byciu uczniem Pana Jezusa przed ogromną taką pokorą, ale też radością, bo jest to ciągle, ciągle Ewangelia, czyli dobra nowina. Wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.